Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie. Wczoraj, drodzy państwo, można powiedzieć, że bardzo istotny dzień dla polskiej polityki, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Ważny dzień w kontekście przyszłości tej polityki, właśnie najbliższych dni, tygodni, miesięcy, a być może i lat. Za nami rekonstrukcja rządu i za nami również spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. A o komentarz poproszę najlepsze źródło dla tego komentarza, czyli rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, Joannę Kopcińską. Dzień dobry, pani minister, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bardzo się cieszę, że się słyszymy, pani minister, i zacznę właśnie od tematu związanego z rekonstrukcją rządu. Jest to nowe otwarcie, nowy impuls też do działania. Większość komentarzy, które się pojawia w internecie, mówi też o tym, że będzie to kierunek przede wszystkim nastawiony na gospodarcze rozwiązania, gospodarkę i rozwój tej gospodarki, szczególnie jeżeli chodzi o projekt Mieszkanie Plus. No i też to by się zgadzało z tym, co mówił premier Mateusz Morawiecki jeszcze w czasie swojego exposé. Dokładnie tak. Nadszedł czas na realizację tych założeń, z którymi, propozycji, z którymi Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów. Nadszedł czas na realizację kierunków wskazanych w exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zatem pewne przegrupowania w naszej drużynie, nowe osoby, nowi liderzy, którzy będą prowadzili Polskę pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego, tak aby budować ją silną i bezpieczną, bo to główny wydźwięk przekazu premiera polskiego rządu. Polska ma być bezpieczna w naszych granicach zewnętrznych, ale ma być również wewnętrzna, bezpieczna wewnątrz kraju, bezpieczna finansowo dla polskich rodzin, wsparcie dla przedsiębiorców. Ten kierunek będziemy realizować, ale nie tylko. Jeżeli wrócimy do exposé, te najważniejsze działania, ten kierunek został wyraźnie przez szefa rządu wskazany i czas, aby zabrać się do pracy. Wczoraj powołany nowy skład rządu premiera Mateusza Morawieckiego niezwłocznie podjął wyzwanie. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów, po czym ministrowie rozjechali się do resortów. Część z nich zna resorty, bo wcześniej w nich pracowali, jak chociażby pani minister Czerwińska, Teresa Czerwińska, która dotychczas pełniła funkcję wiceministra w resorcie finansów i była odpowiedzialna między innymi za przygotowanie budżetu państwa. Teraz będzie pełniła funkcję ministra finansów. Budżet, który właśnie przyjmujemy w parlamencie w tym tygodniu, mam nadzieję, zostanie przyjęty na 2018 rok, jest budżetem obiecującym, a przed nami wiele kolejnych wyzwań, tak jak na przykład wdrażanie programów unijnych, które wchodzi w decydującą fazę. Niebawem rozpoczną się przygotowania do negocjacji nowej perspektywy. Tym zajmował się będzie minister Jerzy Kwieciński. Zadecydowano o utworzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pan minister Jerzy Kwieciński dotychczas był wiceministrem rozwoju. Myślę, że nie ma tu wątpliwości, bardzo dobrze porusza się w tym obszarze i wielkie przed nim wyzwania. My oczywiście będziemy go ze wszech miar wspierać. Za kwestie związane z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością odpowiadać będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje dotychczasowa wiceminister w resorcie rozwoju pani Jadwiga Emilewicz. W
funkcję ministra spraw zagranicznych objął pan Jacek Czaputowicz, pan profesor Jacek Czaputowicz, który jest ekspertem w dziedzinie stosunków międzynarodowych i jednocześnie był dotychczasowym wiceministrem spraw zagranicznych. Funkcję ministra środowiska powierzono panu Henrykowi Kowalczykowi, a i tu bym się, pani minister, chciał na chwilę zatrzymać właśnie przy nazwisku nowego ministra środowiska z pytaniem, jakie są plany, czy już są jakieś plany na działanie Ministerstwa Środowiska, bo też w wywiadzie, który minister Kowalczyk udzielił TVP Info, pada wiele takich stwierdzeń, które mogłyby wskazywać na to, że pan minister nie do końca wie chyba, co się w Ministerstwie Środowiska dzieje, przynajmniej jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, o tę sprawę, która jest również pewną sprawą, która cały czas jest omawiana na arenie międzynarodowej w kontekście chociażby właśnie też Unii Europejskiej, relacji z Unii Europejskiej, z Unią Europejską. Minister Henryk Kowalczyk mówi, że należy sprawdzić, czy działania w Puszczy są zgodne z prawem i jeśli tak, to je kontynuować. No z tego wynika, że pan minister nie wie, co się tak naprawdę na razie w Puszczy dzieje. Czy to dobry prognostyk dla Ministerstwa Środowiska? Panie redaktorze, nie mogę się zgodzić z pana stwierdzeniem, że pan minister Henryk Kowalczyk nie wie, co się w resorcie środowiska dzieje. Jego słowa, które pan cytuje, mówiące o tym, iż należy sprawdzić, wyznaczają w mojej ocenie kierunek, w którym pierwszych prac, które w resorcie podejmuje. Sprawdzenie pewnych działań nie jest stwierdzeniem, że jest tak czy inaczej. W związku z czym dajmy czas panu ministrowi Henrykowi Kowalczykowi na to, aby zapoznał się z resortem. To są pierwsze godziny urzędowania nowych ministrów w nowych resortach i przyjdzie czas na to, aby ich działania podsumować, ale z pewnością te pierwsze godziny nie są dobrym czasem, aby to czynić. A żeby wypowiedzieć się na temat, czy coś jest słuszne, właściwe, zgodne z prawem, właśnie ministrowie potrzebują tego, aby poznać pracę resortów i nie sądzę, żeby te pierwsze godziny wystarczyły na to. Resorty pracują od 2 lat bardzo intensywnie, wszystkie resorty. I nie ma resortu, w którym przez te 2 lata nie wprowadzono dobrej zmiany. Wiele z programu Prawa i Sprawiedliwości, programu, z którym szliśmy do wyborów jako teraz Ugrupowanie Zwycięskie, ważnych elementów zostało wdrożonych, wprowadzonych w życie i Polacy to widzą, Polacy to odczuwają. Jest również wiele rzeczy, które wprowadzić musimy. Być może gdzieś w którymś obszarze będzie trzeba dokonać pewnych korekt, ale te pierwsze godziny urzędowania nowego składu rządu pana premiera Morawieckiego to naprawdę czas absolutnie niewystarczający, aby dokonywać oceny nowych ministrów. A ja jeszcze raz podkreślę, wszyscy, którzy pracują w naszej drużynie, ci wszyscy, którzy do tej pory pracowali, wykonali naprawdę dobrą, doskonałą robotę. To bardzo trudny czas, to czas, w którym mieli do pokonania wiele problemów, potężnych wyzwań i podołali temu. To bardzo ważne. Wiemy, że w zespole następują czasami pewne zmiany, pewne przegrupowania, ale nie jesteśmy w tej drużynie po to, aby doświadczać indywidualnych sukcesów. Jesteśmy po to, żeby realizować plan Prawa i Sprawiedliwości, plan wskazany w exposé przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej przez panią premier Beatę Szydło. Każdy z nas w tej drużynie ma swoje miejsce. Wszyscy jesteśmy tu po to, żeby ciężko pracować i rozumiemy to doskonale. Wspieramy się nawzajem. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej dobrej atmosferze zostały przekazane stery w nowych resortach nowym ministrom. I robimy to, co powinniśmy, do czego jesteśmy zobowiązani, to co jesteśmy winni naszemu krajowi i naszym wyborcom, mieszkańcom naszego kraju.
Te dotychczasowe 2 lata to bardzo dobre 2 lata. Proszę zwrócić uwagę, Polska stała się krajem rozwiniętym. Nasza gospodarka ma się doskonale. Jesteśmy partnerem na rynkach gospodarczych w świecie bardzo ważnym. Jesteśmy zauważeni, walczymy w cudzysłowie oczywiście, rząd pani premier wcześniej Beaty Szydło, teraz pana premiera Morawieckiego, robi wszystko, aby zadbać o Polaków. Nieważne, czy w zakresie bezpieczeństwa, mówię nieważne, to oczywiście ważne, ale nie, jakby nie chodzi mi o to, że nie robimy, nie stawiamy w hierarchii, co jest ważniejsze. Chcemy zadbać zarówno o bezpieczeństwo Polaków, jak i to bezpieczeństwo finansowe, aby Polacy byli równoprawnymi pracownikami, chociażby na terenie Unii Europejskiej. Stąd otwarcie na dialog, stąd szeroki dialog chociażby z Komisją Europejską, bo to jest dla nas niezmiernie ważny element, abyśmy byli krajem równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Nasza gospodarka pokazuje, że jesteśmy ważnym państwem na mapie Europy. Dlatego też pan premier Mateusz Morawiecki rozmawiał chociażby wczoraj o dyrektywie transportowej i pakiecie związanym z pracownikami delegowanymi. Podkreślał ważność konkurencyjności w polityce Unii Europejskiej, dyskutował o Brexicie. Ważni są dla nas Polacy, którzy mieszkają, pracują w Wielkiej Brytanii. Zależy nam na tym, aby polskie firmy były aktywne w rewolucji cyfrowej. Chcemy, aby Polska, pan premier podkreślał wczoraj, jak ważna dla Polski jest polityka rolna. Apelował również, aby budżet Unii Europejskiej odzwierciedlał potrzeby krajów goniących najbogatszych członków Unii Europejskiej. Pani minister, to są tematy, o których trzeba rozmawiać, jak również o, mówiłam o bezpieczeństwie, ale ważne jest również bezpieczeństwo energetyczne. Stąd rozmowa chociażby w tym obszarze, czy polityka klimatyczna, dyrektywa gazowa. Pani minister, jeżeli mówimy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, to warto tutaj wspomnieć o też bardzo ważnych zmianach właśnie w rządzie, zmianach na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tę funkcję objął Joachim Brudziński, a ministrem obrony narodowej został Mariusz Błaszczak. I teraz pytanie, jakie zadania wyznaczył premier Mateusz Morawiecki właśnie Mariuszowi Błaszczakowi jako ministrowi obrony narodowej? Co tutaj w tym kontekście na przykład z Wojskami Obrony Terytorialnej? Czy już jakieś informacje dotyczące tych zmian, tego planu dla Ministerstwa Obrony Narodowej są? Ja myślę, że ministrowie, którzy, tak jak wspominałam na wstępie, zapoznają się ze swoimi resortami, z tym, na jakim etapie są poszczególne projekty, bo przecież te projekty od 2 lat są realizowane, będą sprawozdawać za pośrednictwem mediów Polakom, jaki plan realizują. Pewnie za niebawem usłyszymy zarówno pana ministra Błaszczaka, jak i Joachima Brudzińskiego, którzy powiedzą, jak to wygląda. Dzisiaj mogę powiedzieć, jeszcze trwa najprawdopodobniej spotkanie pana ministra Błaszczaka i pana ministra Joachima Brudzińskiego z wojewodami, którzy przyjechali na spotkanie do Warszawy. Z jednej strony pan minister Błaszczak żegna się
się z przedstawicielami rządu w terenie, czyli wojewodami, a wita ich nowy minister, pan Joachim Brudziński. I po tym, kiedy ministrowie będą gotowi, po tym wstępnym rozeznaniu, zapewne podzielą się z nami, jakie dla nich najważniejsze są projekty, które będą realizować. Czekamy zatem na pierwsze komunikaty ze strony nowych ministrów. Mówimy o ministrach, o nowych ministrach, ale też ciekawym tematem są wiceministrowie. Kto wiceministrem, kto zostanie wiceministrem obrony narodowej? Czy już jakieś nazwiska się pojawiły, a może jakieś pewne informacje dotyczące właśnie tego? Wtedy, kiedy będą przygotowane dalsze zmiany personalne, będziemy opinię publiczną o tym informować. Trwają pewne zmiany, zostały utworzone nowe, wydzielone nowe ministerstwa. Na to potrzeba trochę czasu. Te prace są w toku. Niezwłocznie po ich zakończeniu będziemy się z państwem dzielić informacjami. Robimy wszystko, aby budować silne, bezpieczne, demokratyczne państwo. Pan premier podkreślał, że chce stworzyć rząd, który połączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale też wymiar europejski z wymiarem polskim, lokalnym, i łączy prawo ze sprawiedliwością. Wiele działań przed nami, wiele poważnych wyzwań. Ekipa, która ma teraz realizować, kontynuować realizację programów, właśnie się tworzy i tak jak zapowiedziałam, po zakończeniu prac niezwłocznie będziemy państwa o zmianach informować. Pani minister, jeszcze takie pytanie w kontekście tego, co się będzie dalej działo w poszczególnych resortach. Co się stanie ostatecznie z Ministerstwem Cyfryzacji? Obowiązki tutaj ministra cyfryzacji na razie w jakimś sensie przejmuje premier Mateusz Morawiecki, ale czy to jest ostateczne rozwiązanie? Faktycznie bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejął prezes Rady Ministrów. W najbliższych dniach wskazana będzie osoba odpowiedzialna za nadzór nad ministerstwem, czyli nowy minister cyfryzacji. Myślę, że to jest nieodległy termin. Również o podjętych decyzjach będziemy państwa informować. A wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński w jednym z wywiadów powiedział, że zostanie na swoim stanowisku. Czy może pani minister potwierdzić tę informację? Wtedy, kiedy skład resortów będzie przygotowany, ministrowie będą informować opinię publiczną o tym, że nastąpiły zmiany. Joanna Kopcińska, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, była moim państwa gościem w rozmowie telefonicznej. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister i życzę dobrego dnia. Również dziękuję. Dobrego dnia dla pana, dobrego dnia dla państwa. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, a my zostajemy razem z państwem, choć przed nami krótka przerwa, po której niezwłocznie do państwa wrócimy. Zatem proszę o pozostanie z telewizją w Polsce.pl.